Dobiega końca pierwsza tura wakacyjnego chówca pracy w Bielawie. Młodzież zatrudniona w ośrodku sportu i rekreacji jest bardzo zadowolona z podjętej decyzji. Mimo przepięknej pogody, którą mogliby wykorzystać na relaks, chętnie przychodzili do pracy. No ogólnie pracowaliśmy, tnęliśmy krzaczki, czyszczyliśmy koloseum, niektórzy sprzątali stadion, koło Mokisu też pracowaliśmy. Zadowoleni jesteście? Tak, jesteśmy. Pomagają nam w różnych takich drobnych pracach, jakieś prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, więc tutaj naprawdę mamy bardzo, bardzo dużą pomoc ze strony młodzieży. Właśnie ten zasób tutaj naszych pracowników jest troszkę ograniczony, więc w miesiącach letnich posiłkujemy się właśnie tutaj pomocą z OHP. Młodzież może sobie też dorobić, bo dostają po 350 zł za swoją pracę w ciągu tych 2 tygodni, pracują po parę godzin, także zadowoleni bardzo. Na zakończenie wakacyjnego chówca w lipcu OSIR przygotował dla jego uczestników pożegnalne ognisko i nagrody niespodzianki. Dzisiaj właśnie młodzież kończy, osoby będą też wyróżnione, które się tu wyróżniały pracą, dostaną w nagrodę wejściówki na reggae, dziewczyna akurat i chłopak wyróżnieni tutaj, wejściówki na basen. Zadowolona, uśmiechnięta młodzież, tak jak widać w tle. Dyrektor bielawskiego OSIR-u podkreśla, że od lat współpracuje z młodzieżą z OHP i obie strony odnoszą z tego tytułu korzyści. Młodzież sumiennie wykonuje powierzone obowiązki, zdobywając doświadczenie zawodowe i umiejętności, które przydadzą się na co dzień. OSIR może za to liczyć na nieocenioną pomoc w trakcie sezonu urlopowego.